Dzień 13. Wspólna modlitwa w duchu. Wierzący od dawna rozumieli, że wspólna modlitwa chrześcijan w określonych intencji jest niezbędnym elementem chrześcijańskiego życia. Kiedyś myślałem, że wspólna modlitwa oznacza dwóch lub więcej chrześcijan, którzy spotykają się, aby się modlić. Każda z osób modli się o to, co przyjdzie jej do głowy, więc w każdej modlitwie będą elementy wspólne, lecz będą też intencje nie pojawiające się w modlitwach innych osób. Nie jest to jednak zgodne z definicją biblijną, ponieważ wspólna modlitwa oznacza przynajmniej dwóch chrześcijan, którzy modlą się w tej samej intencji. Mają oni jedno pragnienie, jeden cel i jedną intencję. Modlą się razem w tym samym miejscu i czasie, koncentrując się na jednej sprawie. Jeśli nie mogą spotkać się na modlitwie w jednym miejscu, to przynajmniej modlą się o określoną sprawę w tym samym czasie albo modlą się wspólnie przez telefon. Jednak o ile to możliwe, lepiej jest modlić się podczas osobistego spotkania, gdyż taka modlitwa bardziej wzmacnia ducha. W naszym życiu duchowym modlitwa ze współwierzącymi jest potężnym orężem przeciwko szatanowi. Dlatego Jakub zaleca nam, abyśmy gromadzili się w celu wspólnej modlitwy za chorych oraz by modlić się za siebie nawzajem. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jakub 5:14-16. Ci, którzy mają być gotowi na powrót Jezusa, koniecznie muszą zaangażować się w autentyczną wspólną modlitwę za siebie nawzajem. W naszej walce z szatanem nie mamy być sami. Aby odnieść całkowite zwycięstwo nad wrogiem, potrzebujemy wzajemnych modlitw. Wspólna modlitwa jest także niezbędna do rozwoju Bożego Królestwa na naszej ziemi. Każdy postęp dzieła Bożego spotka się ze sprzeciwem szatana. Wspólna modlitwa znacząco zwiększy Bożą moc w postępie Jego Królestwa. W Starym Testamencie znajdujemy liczne odniesienia do wierzących, którzy jednoczyli się we wspólnej modlitwie. Nauczyciel z Księgi Koheleta podkreśla ważność przyłączenia się innych osób do naszej walki z wrogiem, czyli szatanem. Jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać, a sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Kohelet 4:12. W Księdze Kapłańskiej czytamy: 5 waszych będzie ścigać 100, a 100 waszych będzie ścigać 10 000 i nasi wrogowie padną przed wami od miecza. Księga Kapłańska 26:8. Jeśli będziemy starali się wytrwać samotnie w naszej batalii z szatanem i jego pokusami, to łatwiej będzie mu nas pokonać. Jak powiedział nauczyciel, jednego można łatwo pokonać, ale dwóch może się obronić, a trzej są jeszcze silniejsi. Oto dlaczego wspólnota modlitwy z innymi chrześcijanami jest tak ważna i ma taką moc. Jezus wypowiedział najbardziej znaczące słowa na temat ważności, a nawet konieczności zbierania się przynajmniej dwóch wierzących dla wspólnoty i modlitwy. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie, albowiem gdzie się są dwaj lub trzech zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród was. Mateusz 18:19-20. Kiedy przynajmniej dwóch wierzących modli się w duchu, to mogą być pewni, że Bóg usłyszy ich modlitwę i odpowie na nią. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosimy. 1 Jana 5:14-15.
do osobistych rozmyślań i do dyskusji. 1. Opisz własnymi słowami, co rozumiemy pod pojęciem wspólnej modlitwy w duchu. Dlaczego tego typu modlitwa jest tak ważna? 2. Które fragmenty Pisma Świętego wskazują, że wspólna modlitwa jest nawet bardziej skuteczna niż modlitwa jednego chrześcijanina? 3. Dlaczego szatan nie chce, aby chrześcijanie jednoczyli się we wspólnej modlitwie? 4. Co możesz zrobić, aby bardziej zaangażować się w modlitwę ze współwyznawcami? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej prowadził was do modlitwy w Duchu Świętym, o to, aby Bóg prowadził was do częstszego jednoczenia się w modlitwie z waszymi współwyznawcami, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie najniższy tekst biblijny. Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność, obdarz na mnie życiem na drodze swojej. Psalm 119, 37. Spraw, Panie, abym nie pragnął rzeczy tego świata. Skieruj mu wzrok na Ciebie, odnów moje życie duchowe i pomóż mi jednoczyć się ze współwierzącymi, szczególnie w modlitwie. Amen.